Wiesz co, Brachu? Wiele razem przeszliśmy. Ale naszej wspólnej przygody nadszedł kres. Wiesz co, Brachu? Wiele razem przeszliśmy. Ale naszej wspólnej przygody nadszedł kres. Yes! Cześć, ja jestem Hiwa, to jest Zagranie, odcinek 6 poświęcony trofikom i osiągnięciom. Calakowanie. Proces wyciskania z gier siódmych soków. Przechodzenia gry na wszelkie możliwe sposoby, żeby wycisnąć z nich wszystkie trofea i osiągnięcia. Nie chwaląc się, ten termin wprowadziłem ja, MŁA, wiele lat temu na łamach miesięcznika PSI Extreme i propagowałem go zaciekle i chyba się przyjął. Myślę, że wielu Polaków używa tego określenia calakowanie. No i tyle by było tytułem wstępu. Powiedzmy, że skoro jestem przy historii, to teraz garść historii, troszeczkę historii na temat tego, skąd się wzięły trofea i osiągnięcia. Otóż prekursorem jest firma Microsoft, która w przypadku konsoli Xbox 360 wprowadziła system osiągnięć, czyli achievementów. System bardzo prosty, bardzo przejrzysty. W każdej grze pudełkowej można było kiedyś zdobyć 1000 punktów maksymalnie. Znaczy zawsze było 1000, a w grach arcade'owych chyba 400, z tego co dobrze pamiętam. Później to wszystko zostało przewrócone do góry nogami. Dzisiaj w grze można 1500 punktów spokojnie zdobyć. W co niektórych tytułach oczywiście, większość jednak trzyma 1000 punktów. W grach arcade'owych też troszeczkę więcej. No i tyle. W ślad za tym diabelskim pomysłem poszło Sony, które wprowadziło system trofeów. System, który też się przyjął, natomiast on jest zupełnie nieczytelny. Znaczy, oczywiście, można szybko wszystko w pamięci przeliczać, dlaczego, po co i skąd się biorą te punkty. Natomiast wyraźna przewaga jest tutaj po stronie Microsoftu, gdzie po prostu operujemy liczbami rzędu 1000, 1250, 1500, 2000 punktów. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Moja historia jako Achievement Huntera, bo zaczynałem od achievementów oczywiście na Xboxie 360, była bardzo prosta. Grałem do upadłego i we wszystko na Xboxie, a grałem też w krapy. Niestety, grałem w takie gry, że dzisiaj jak patrzę na tę listę swoich osiągnięć, to jest mi wstyd. Przed samym sobą oczywiście, bo nie przed wami. Robiłem to dla siebie. Aczkolwiek dla poklasku też w swoich czasach, ale do tego zaraz dojdę. Po 2 latach mniej więcej hardkorowego achievementowania, tak to nazwijmy, czyli polowania na osiągnięcia, porzuciłem w ogóle ten temat. Stwierdziłem, że nie mam czasu w życiu na calakowanie gier. I długo grałem tak po prostu, przechodząc głównie fabułę i troszeczkę multiplayera, w ogóle nie sprawdzając nawet list osiągnięć czy też trofeów. Przesiadłem się w pewnym momencie zupełnie na maszynki Sony. Było mi jakoś wygodniej. A później, około rok temu, nawet mniej, odezwał się we mnie zew i zacząłem znowu calakować gry na PlayStation, czyli trofiki wbijać. Dlaczego calakuję gry? Przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Nie ukrywam, że jest to też element jakiegoś współzawodnictwa. On jest podświadomy, ale tak naprawdę dlaczego na Facebooku chwalimy się calakami? Ja, moi znajomi, robimy to systematycznie. Wbije się calaczka i cyk, za chwilę się udostępnia przez Facebooka zdjęcie z konsoli. Coś na zasadzie, to jest takie trofeum, ale oczywiście w innym rozumieniu. Tę grę scalakowałem, jest na moim koncie odznaczona, odfajkowana, zaliczyłem ją. To takie męskie, prawda? I to jest pierwszy powód. Dwa, niektóre gry wchodzą mi na ambicje. Pamiętam kiedy na premierze PlayStation 4 dorwałem się do Resogun. I ta gra, powiem wam tak, odpaliłem ją, trochę pograłem, sprawdziłem trofea i stwierdziłem, że zrobienie calaka w tej grze jest absolutnie niewykonywalne. Że ja nie dam rady, albo inaczej, że nie mam na to czasu w życiu, że nie poświęcę nie wiem ilu godzin na masterowanie tej gry. No i odpuściłem tak naprawdę, ale po kilku dniach wróciłem, stwierdziłem, że co? Ja nie dam rady? Ja, Hiw, nie dam rady? Ja, arcade'owy chłopiec, który uwielbia rozpierduchę? Oczywiście, że dam radę. I teraz zaczął się proces. Czytanie na forach, oglądanie filmów w YouTubie, a przede wszystkim masterowanie. Masterowanie, czyli dojście do perfekcji, bo w tej grze trzeba osiągnąć status przemastera,
żeby ją scalakować. I wiecie co? Po kilku dniach treningu ciężkiego zrobiłem to. Zrobiłem to sam. Bo tam można grać w koopie, ale ja to zrobiłem sam, co najlepsze. Udało mi się i to się nazywa ta satysfakcja. Więc robię to też bardzo często dla własnej satysfakcji. Muszę się wam przyznać, że w pewnym momencie, kiedy zacząłem trofiki wbijać, zacząłem też myśleć o krapach. Od kumpla pożyczyłem dwie odsłony Księgi Czarów na PlayStation 3. Kamerkę miałem swoją, odpaliłem sprzęt i zacząłem grać. A niestety, powiem wam, że to jest błąd. Nigdy więcej nie odpalę krapa, tylko po to, żeby go scalakować, żeby mieć kolejnego calaka na swoim koncie. Czułem się jak skończony debil, kiedy w Księdze Dinozaurów przez pół dnia dosłownie krzyczałem do konsoli, do monitora, naśladując odgłosy dinozaurów. Tam trzeba się z nimi porozumiewać. Nigdy więcej. Dzisiaj moja kubka wstydu wygląda mniej więcej tak. Jest tam około 15, może nawet 20 gier. Znaczy, jest około 10 w pudełkach i kilka cyfrówek, które mam w PlayStation Plus. I to są gry, przede wszystkim te, które chcę scalakować, ograć. To są same świetne tytuły, które od dawna chciałem ograć. I teraz tak, mam tych gier, powiedzmy 20, przyjmijmy, że to jest 20 tytułów i niektóre chcę calakować, ja je ściśle selekcjonuję. To scalakuję, tego nie scalakuję, bo absolutnie nie chcę. Na przykład ostatnio skończyłem Tomb Raidera, Definitive Edition na PlayStation 4. Grę przeszedłem tak dosyć intensywnie, mam chyba 60% wszystkich trofeów. Jedno mi umknęło, które mnie zdemotywowało do wszystkiego, ponieważ po przejściu gry nie można się jakby wrócić w fabule i nadrobić tego trofea. Chodzi o gadki, rozmowy z członkami tam powiedzmy ekipy swojej. Jeśli tego się nie zrobi, to trzeba grę zacząć od nowa i jeszcze raz przejść fabułę, także pokazuję tej grze to. I to jest po pierwsze, a po drugie tam jest beznadziejny, ale to po prostu kompromitujący multiplayer. Coś, co odpalam i mam efekt wymiotny. Absolutnie nie będę się porywał na takie calaki, które są, no są beznadziejne, po prostu beznadziejne. Nie ma szans na takie gry w tej chwili. Czy trofea i osiągnięcia są dobre? No, mają oczywiście swoje grono przeciwników, którzy mówią, że one deprawują. No ale przecież nikt nikogo nie zmusza. To nie jest jakaś presja społeczna, że wszyscy muszą calakować gry, tudzież wyciskać z nich wszystkie osiągnięcia. To nie jest tak, to jest stworzone dla ludzi, którzy to chcą robić, którzy chcą się tym bawić. Według mnie trofea osiągnięcia, umownie calaki, napędzają rynek krapów. Jeśli ktoś chce wydawać pieniądze na krapy, żeby je calakować, proszę bardzo. Producenci krapów czerpią tylko z tego korzyści, ale nikogo nie zmuszają do kupowania tych gier. Znaczy, oczywiście chcą, żeby ludzie je kupowali, na przykład w krapach dają łatwe calaki, ale nikt mnie nie zmusza, nikt nas nie zmusza do kupna tych krapów. Robimy to, bo chcemy, bo mamy coś poprzestawiane w mózgach i kupujemy krapy i je calakujemy. Także po pierwsze, to jest napędzanie tego rynku krapów. Po drugie, myślę, że calaki są bardzo dobre w temacie rynku wtórnego. Często ludzie calakują gry, szybko to robią, powiedzmy tydzień czasu na jedną grę poświęcają, albo i mniej, lub więcej w zależności od gry, i ją sprzedają. Oddają w komis, czy też sprzedają przez serwis aukcyjny i ktoś inny tę grę kupuje tylko dlatego, żeby ją calakować, albo po prostu coś, albo dla czegoś tam, coś tam nim powoduje. Także to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, która jest bardzo moim zdaniem pożyteczna, to jest to, że ludzie dzięki tym trofeom robią w grach więcej. To znaczy nie skupiałem się tylko na przejściu fabuły, nie skupiałem się na przejściu tej gry na przykład na najwyższym poziomie trudności, tylko robią przedziwne rzeczy w grach, bo wiecie, że trofea i osiągnięcia to są czasami rzeczy absurdalne. Często w grach kiedyś, dawno, dawno temu było tak, znaczy dawno, dawno, na Xboxie 360 na początku achievementów było tak, że było bardzo dużo osiągnięć, prawie się pomyliłem, bardzo dużo osiągnięć, których trzeba było bezsensownie na przykład zabić 10 tysięcy przeciwników jednym rodzajem broni. Dzisiaj tych takich absurdalnych
osiągnięć lub trofików jest coraz mniej i bardzo mnie to cieszy. Poziom trudności jakby celaków znacznie spadł na przestrzeni minionej generacji, czyli od Xboxa 360 i PS3 na początku do tego, co było pod koniec generacji i teraz na PS4 i Xboxie One, te trofea są znacznie, te celaki są znacznie, ale to znacznie łatwiejsze. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, to jest tylko moja teoria na podstawie własnych doświadczeń. Mój kumpel ma wbite ponad 110 calaków na PlayStation 3, na samym systemie PlayStation 3. Tam chyba nawet nie ma Wity, PlayStation 4. Nie wiem, czy w tej chwili już kupił. W każdym razie na samym Playaku trójce miał ponad 110 calaków. I teraz rodzi się pytanie, czy to jest no life, czy life? Za no life'a uważa się człowieka, który poświęca się bezgranicznie swojemu hobby i oprócz niego nie widzi życia. Znaczy, nie wychodzi na dwór, nie wychodzi do kina, nie wychodzi poznać ze znajomymi, porozmawiać, nie wychodzi na browca przysłowiowego. A ten mój kumpel wiem, że wychodzi, że żyje, że tak powiem, normalnie, ma czas na wszystko. Jak on to zrobił? No 110 trofików przez 7 lat, powiedzmy, funkcjonowania PlayStation 3, to jest do zrobienia spokojnie. Ja mam w tej chwili na swoim playaku, znaczy inaczej, na swoim koncie PlayStation, bo to jest PS3, PS4 i PS Vita, mam ponad 20 calaków, a wbijam je tak naprawdę od momentu tuż przed premierą PS4. Jakoś tak mi wtedy szajpka odbiła mała, więc jest to pół roku, przy czym, tak jak mówiłem, masę czasu poświęcam na gry, w których nawet nie próbuję wbić calaka, a oprócz tego masę, ale to masę czasu poświęcam na przykład na Call of Duty Ghosts, które scalakowałem na PS3, podstawową wersję, scalakowałem podstawową wersję na PS4, plus na PS4 scalakowałem dwa dodatki DLC. Znaczy, scalakowałem, akurat w nich nie ma trofea platynowego, trofeów platynowych, ale to nic. To jest to, że w tych DLC-kach zdobycie wszystkich trofeów bez platyny jest bardzo wymagające, bardzo czasochłonne, a poza tym gram w tę grę dla czystej przyjemności. To znaczy obecnie mam scalakowane, gram na PS4 w Ghosta, mam wszystko scalakowane, czyli podstawkę i dwa DLC-ki, natomiast ciągle w to gram. Ta gra jest dla mnie tak wspaniała i poświęca mi masę czasu, także ten czas mógłbym przetransferować spokojnie na calakowanie innych gier, ale nie chcę, bo nie jestem tak zwichrowany w tej chwili, nie o to mi w tym wszystkim chodzi. Jak powiedziałem, ja staram się czerpać przyjemność z calakowania i tylko to mnie w tej chwili obchodzi. Wracając do tematu, czy on jest no life'em? Tak jak powiedziałem, ten koleś akurat nie jest no life'em, ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie potrafią się odciąć, odizolować od życia i w pewnym momencie, najczęściej po kilku latach, oni się wybudzają z tego letargu i mówią: o rany, coś poszło nie tak. Mam brodę po pas, przepraszam, niżej po pas, włosy mi wyrastają z uszu, mam zeza i żółte zęby, ale mam za to 100 calaków. No i co z tego? Trzeba zachować zdrowy rozsądek, jak przy wszystkim. Pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, ale trzeba umiejętnie korzystać z tych możliwości, które nam daje życie, czy też entertainment, rozrywka. Jak wykazują różne niezależne badania, większość graczy nie kończy gier, które rozpoczyna. Większość, czyli około 80%, czyli lwia część tak naprawdę. Znaczy, ci ludzie odpalają grę i nawet nie kończą singla, nie mówiąc o multiplayerze czy o calakowaniu. Czyli tak naprawdę calakowanie to nadal jest zajawka dla jakiegoś, powiedzmy, wąskiego grona graczy. Znaczy inaczej, tylko wąskie grono graczy decyduje się na calakowanie, poświęcanie swojego czasu na to hobby. To jest bardzo dziwne, bo zauważcie, że co mówią ludzie, którzy nie calakują, czy też w ogóle nie grają hardkorowo? Mówią: nie mam czasu. Nie mam czasu. Tak, to jest argument, który najczęściej się pojawia. Natomiast ci gracze non-stop sięgają po nowe gry. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Czy usprawiedliwiają się przed samymi sobą, przed światem, że czasu nie mają, a ciągle grają? Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć? Ja nie. No dobra. Najlepszy system, jeśli chodzi o calakowanie, ma Xbox, czyli Microsoft, w przypadku Xboxa 360 i Xboxa One. To jest najlepszy, najbardziej intuicyjny system. Na drugim miejscu jest Sony, bo trzeciego miejsca nie ma. No właśnie, Sony. Sony chciało podążać za Microsoftem, ale żeby nie splagiatować tak w 100% tego systemu, stworzyło system trofeów. On jest niezbyt czytelny, jak już powiedziałem. I trzecie miejsce, Nintendo, znaczy trzeciego miejsca nie ma. Nintendo, co ciekawe, olało zupełnie system trofików. Rozumiem, że w przypadku konsoli Wii, no, system nie był przygotowany do tego. Tam
No dobra, nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie oprogramowanie, powiedzmy, sieciowe tej konsoli zostawiało sporo do życzenia. Ale powstała konsola Wii U w pewnym momencie. I teraz co? Zamiast nadgonić konkurencję, czyli system achievementów oraz trofeów, Nintendo jak kot chodzi swoimi drogami. Znaczy, szacun za to tak naprawdę, bo kto chodzi swoimi drogami, ten w moich oczach ma szacun, oczywiście. Natomiast trzeba spojrzeć na realia i tak naprawdę trofiki i achievementy napędzają rynek. Nie ma innej opcji, dają dodatkowy fan, a Nintendo ciągle tego nie zrobiło. Ostatnio coraz częściej mówi się na temat tego, że Nintendo już niedługo wyda nową konsolę, bo Wii U sobie nie radzi, to wszyscy wiemy. I kto wie, znaczy ja stawiam, to dla mnie dosyć oczywiste, że ta firma w tej chwili otwiera się na zmiany i w swojej nowej konsoli zaimplementują system trofikowo-achievementowy. Mam nadzieję, że tak się stanie, liczę na to, trzymam kciuki. Nie? Tak trzymam. A więc ile warte są trofea w systemie PlayStation? Na PS3, na PS4, na PS Vicie? Obejrzyjcie ten film, tutaj link wam daję. Obejrzyjcie, a dowiecie się, jak przeliczać konkretne trofea i co oznacza poziom doświadczenia PlayStation. Pamiętacie wróżenie z fusów z zagrania numer 1, w którym mówiłem o Xboxie One bez Kinecta i ocenie na polską premierę tej konsoli? Przypominam, to było tak. Premiera Xboxa One nastąpi w Polsce na przełomie września i października. Cena was zapewne interesuje. W tej chwili nieoficjalna cena 2199 zł. Czy to dużo, czy mało? No oczywiście, że dużo. Szczególnie w porównaniu do PlayStation 4, która kosztuje 1799 zł. No ale Xbox One jest droższy w Ameryce o 100 dolarów. Co dalej? Jest przewidywana wersja bez Kinecta. Natomiast nie wiadomo, czy to się pokryje. Podsumowując, Xbox w Polsce na przełomie września, października się pokaże. Cena 2199 zł i być może pokaże się wersja bez Kinecta, czego sobie i wam życzę. Sporo osób twierdziło, że to jest science fiction, ale proszę bardzo, to jest dowód. Xbox One bez Kinecta już stał się faktem, a polska premiera, wiecie, kiedy się odbędzie, bo też o tym powiedziałem. Co się tyczy ceny, ja wiem, że wydawałoby się, że skoro są takie cięcia cen i tak dalej, to polska premiera będzie z Kinectem wersja poniżej 2000, ale tak nie będzie. Coraz częściej mówi się w tej chwili, że podczas premiery Xbox One z Kinectem będzie kosztował 2299 zł i 400 zł taniej bez Kinecta. To nie tanio, ale tak jest na premierę zawsze i absolutnie Microsoft nie będzie patrzył na to, nie będzie baczył na to, że jest dużo konsol ściąganych, powiedzmy, własnym sumptem na polskim rynku, że serwisy aukcyjne już kipią od ofert. To nie ma żadnego znaczenia, bo nie każdy zaryzykuje i nie każdy będzie chciał kupić takiej konsoli z nieoficjalnej dystrybucji. No oczywiście firma będzie na tym zarabiać kokosy, na tej, powiedzmy, niewiedzy i nieświadomości konsumentów, no ale to jest normalne, tak było, jest i będzie, zawsze. To się będzie powtarzać cyklicznie. Już niedługo myślę, że będę wróżył na tematy pochodne. Wreszcie obejrzałem Robocopa. Robocop to reboot znanej serii. No tak, serii, bo to były trzy części dawno, dawno temu, w latach mojej młodości. Serial o elektronicznym glinie. Roboglinie. Robocop. Który zapadł mi w pamięci jako niesamowity film z niesamowitym klimatem, brudnym i takim ciężkim. I w tej chwili co? Pokazuje się nowy Robocop, który jest Robocop. Który jest plastikowy, jest czarny, jest strasznie wysoki, nienaturalny, porusza się absolutnie nie jak robot. A przede wszystkim fabuła tego filmu, ona traktuje o zupełnie innych problemach niż w oryginale. Dlatego bardzo mi się to nie podoba. Zrobiło się z tego kino popcornowe, a przede wszystkim pozbawione akcji. Akcji, która była w jedynce, dwójce i trójce, gdzie Robocop ścierał się tak naprawdę z innymi maszynami i to było
to było cały sens, bo oni byli znacznie silniejsi od niego, on musiał nieźle kombinować. Te walki tutaj zostały potraktowane zupełnie po macoszemu. Film tak się ciągnie, on jest taki nijaki, no kompletnie bez sensu. Tego filmu wam nie polecam. Mam nadzieję, że jeszcze tego nie zrobiliście, bo jeśli to zrobiliście, to zapewne tak jak ja podzielacie zdanie i twierdzicie, że wyszła porażka. Tak się nie robi rebootów, litości. Ja wiem, że jest XXI wiek, że jest rok 2014, że zmieniła się widownia i jej potrzeby, ale litości. Nie róbcie więcej Robocopów takich zrebootowanych. Zamiast tego polecam wam serial Californication. Przygody Hanka Moody'ego są jak zwykle wspaniałe. Aczkolwiek ten najnowszy, siódmy sezon odbiega trochę poziomu od poprzednich. Tutaj się mniej dzieje, mniej jest hardcore'u. Nie wiem czemu tak się stało, ale mimo wszystko David Duchowny zawsze jest na propsie. W poprzednim zagraniu do wygrania był Resident Evil 6, szósteczka. Zwycięzcą został Kamil Jakubicz. Gratuluję. I czas na nowy konkurs. Tym razem coś dla wielbicieli Xboxa. Halo 4. Co zrobić, żeby wygrać tę grę? No nie ma nic prostszego. Oczywiście trzeba polubić post z tym filmem na Facebooku zagrania. Trzeba go udostępnić publicznie i napisać co nieco na temat calakowania gier, a swoją wypowiedź rozpocząć tymi oto słowy. Calakowanie gier uważam za i dokończ. Bardzo was proszę, żeby to było kilka zdań, nie jedno, nie dwa, tylko 5-6 zdań. Rozwincie swoją myśl. Udostępniajcie dalej i życzę wam powodzenia rozwiązanie konkursu Halo 4, oczywiście w kolejnym zagraniu. Powodzenia. Partnerem zagrania jest firma X Game Center z Dąbrowy Górniczej. To wszystko w szóstym odcinku zagrania. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Udostępniajcie proszę ten film, niech się szerzy dobra wieść, a oprócz tego subskrybujcie mój kanał. To motywuje, tak jak wszystkich twórców YouTube'owych, to motywuje do działania. Nie będzie może takich przerw, jak mam ostatnio. Kryzys twórczy chwilowo wystąpił. Także subskrybujcie, podawajcie dalej i głoście dobrą nowinę o kanale Zagranie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie. Pamiętacie pierwszy odcinek Zagrania, w którym wróżyłem z fusów? Przedstawiłem w nim wizję opcji takiej, że Microsoft na polską premierę przygotuje konsolę. To nie tanio, ale tak jest na premierę zawsze i absolutnie Microsoft nie będzie patrzył na to, nie będzie baczył na to, że już jest dużo, powiedzmy, takich...